Co do pierwszej połowy, to mieliśmy świadomość tego, że Rywal będzie czekał na decydującą. Będzie czyhał na proste błędy w środku pola, będzie czyhał na sprawne wyprowadzenie kontry, a przy tym będzie groźny przy stałych fragmentach. Mimo tego, że mieliśmy tą świadomość tego, to właśnie błąd w środkowej strefie, potem łańcuch błędów w zasadzie, bo kolejne spóźnione wyjście bramkarza powoduje, że w zasadzie tracimy bramkę do szatni, ale cieszy najbardziej ten fakt, że mimo bramki do szatni, drugie 45 minut było połową bardzo, bardzo pozytywną. Mam na myśli przede wszystkim bardzo długie okresy przewagi naszej i bardzo długie utrzymywanie się przy piłce na połowie przeciwnika. Najbardziej żałuję tych sytuacji, które żeśmy stworzyli. W dwóch bardzo dobrych znalazł się Mateusz Olszak. Nie przyniosły one nam bramki. I cóż, no, po prostu cały czas szukaliśmy te swoje ostatnie szanse. I taka była rzut wolny Łukasza Kuśmirka. W zasadzie niewielką odległość mija bramkę. Na pewno zespół pokazał po raz kolejny charakter. W mojej ocenie po prostu ten mecz tylko pokazuje, że jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie, żeby pojechać do lidera i po prostu wygrać. Ale na horyzoncie ja to widzę, bo widzę wolę pracy, wolę rozwijania się u chłopaków, a przede wszystkim takie podstawowe cechy mentalne, które to determinują i z pozytywnym, pozytywnie w zasadzie pozwala to patrzeć w przyszłość i na ten mecz niedzielny z Sokołem u siebie.